na razie rozgrzewka. Zabić, lecz nie zdążyć. Ukryć to gdzieś głęboko pod pokoiką. Oczy widzą, widzą. Jest cudowny i niewinny. Tam jest. Ale okrzepł tak sugestywnie i oczom nie widzę i uszom nie słyszę. I leci ta pieśń szeroka, szeroka jak liść, który rozciągnięty wspomnieniem moim kullatom dalekim. I on wiorst temu 40. Weszliśmy i patrzymy. Jest. A on cudownie wystrzelił. Uzyskał już zgon. Opowieść o trzech poszukiwaczach skarbów. Szli kamienistą drogą wśród wybojów. Jeden z poszukiwaczy skarbów miał na nogach buty oraz trzeci but w ręku. To był jego taki stały zwyczaj od bodajże piątku, ale piątku sprzed 4 lat, bodajże to się działo w lipcu. Był rok, to już nie pamiętam, no trzeba by było policzyć tak 4 lata wstecz. Środa. Wyruszył ni stąd, ni zowąd z jednym butem. Był drugi poszukiwacz skarbów. Na ramionach niósł wielki wór. Na dobrą głowa kiwała się na lewo i na prawo. Na dobrą sprawę dawaliśmy głowę, że to jest siwa, wielka kobieta. Później w bliższej konfrontacji okazało się to zupełnie co innego, ale na razie w tym momencie jesteśmy przy trzecim poszukiwaczu skarbów. Trzeci poszukiwacz skarbów był
trudno powiedzieć, kostropaty nie, jakiś taki troszkę przypominał, to wszystko było kanciaste strasznie, taki jak czasami byśmy coś ulepili z chleba, tak jak Dzierżyński kiedyś lepił, Feliks Dzierżyński lepił z chleba figurki do szachów. Jak się lepi figurki, to tak zawsze te końce wychodzą takie ostre, jak byśmy, znaczy jak w momencie, jak on lepił ten, jak lepił konika szachowego, to lepił uszy. I te uszy takie wychodziły, takie na początku były grubsze, potem cieńsze i tak w końcu ustawały. I tak drugi tak samo gruby na początku, cieńszy, aż w końcu ustawał. Zresztą notabene, nie wiem, czyście się przyjrzeli, kot. Kot ma też ogon. On jest u nas zady grubszy. Potem w miarę jak oglądamy ogon, to on jest cieńszy. Potem jeszcze bardziej cieńszy i na końcu ustaje. Takich przykładów to można troszkę pomnożyć. No różne są takie właśnie. No coś z plasteliny, to gdybyśmy wzięli taką kulkę plasteliny i tak dłonią, tak lekko skośnie byśmy tak dłonią robili, to tak wychodzi coś grube, a potem tak jest cieńsze. Cieńsze i w końcu ustaje.